tu zaczynamy serię vlogasów. Będę chodził po świecie. Będę też jeździł. Może i nawet latał. Tak, latał zazwyczaj. Będę prawił różne morały. Opowiadał, jak to jest być młodym, wschodzącym raperem. Będę pokazywał, jak to wygląda. Motywował. Trenował. Nagrywał różne ładne widoczki, o takie jak ten. That's right. Very nice. Ja też będę pokazywał tutaj mocne strony naszych rejonów. Z racji tego, że jestem członkiem artystycznego kolabu Landsberg Familia. Będę pokazywał tutaj widoczki, jakie można zobaczyć w okolicy Gorzowa, województwa lubuskiego, ale też całego świata. Bo dużo podróżuję i po prostu chciałbym to wszystko nagrywać. A z racji tego, że moje życie to jeden wielki film, fajnie jakbyście też mogli to po prostu oglądać. Jesteśmy ogólnie w Parku Narodowym Ujście Warty. Zwarta na nas Warte. Jak to śpiewał Damian Poszyler w nucie, której nigdy nie nagrał i pewnie nie nagra. Yo, see quite a view. Idealnie, jestem na wschodzie słońca. Stepy akermańskie. Damn, it's beautiful. Dzisiaj czeka mnie przeminięta nocka. Także lecimy bez spania. Często to się zdarza, ale jak chcesz coś w życiu osiągnąć, to trzeba zapierdalać. Prrr. Widziałem to miejsce parę razy. Przejeżdżałem obok, ale nigdy nie zjechałem. Coś wymyślę i zaraz coś będę gadał. Na tym kanale ogólnie będę poruszał tematy rozwoju osobistego, nastawienia mentalnego i wpływu myśli na to, co cię otacza. Bo człowiek jest tym, o czym myśli na co dzień. I bardzo ważne, żeby kontrolować te myśli w kierunku, którym chce się gdzieś dojść. Tak, tak, właśnie tak to trzeba ustawiać. Bardzo to jest ważne. I co? Chuj. Pooglądam sobie jeszcze wschód słońca i jadę dalej. Ale przez mi się to jest tak zimno. Co tam dzieje? Jest jakiś minus jeden stopień, a ja jestem tylko w takiej cienkiej bluzie.
ogólnie to śmieszna sytuacja, bo ludzie stoją na przystankach, jadą do szkoły, do pracy, a jeszcze nie poszedłem spać. To się nazywa ambicja. Lecimy po to! Dobra, nie działa winda, także idę po schodach. Chyba będzie, nie będzie mi widać za bardzo. Ale trudno, będzie migało. Co? Właśnie była premiera naszego kawałka. Zmęczenie. Pierwszy raz pisałem napisy na YouTubie. Ciekawa funkcja. Teraz idziemy właśnie ułożyć plan na teledysk na sobotę. Tak, godzina w godzinę. Musi być wszystko ściśle zaplanowane. Bo to nie jest kaszedmuchał, to już będzie więcej ludzi. Udało się załatwić tego gościa składem. Będą kominiarki, będą race. Także już mam parę zadań poodhaczanych. Pamiętajcie, nigdy nie dajcie sobie wmówić, że nie możecie czegoś osiągnąć. Jesteś w stanie osiągnąć wszystko. Naprawdę wszystko. Tylko musisz odpowiednio ustawić głowę i nastawić się po prostu na ten sukces, nie? Nie daj sobie wmówić, że coś nie jest dla ciebie, czy nie nadajesz się do tego. O kurde, w ogóle wyrwało drzwi. U mnie jest taka wichura. Sisz. A, pada deszcz. Tak, nie daj sobie mówić. Widzisz, nawet świat teraz, Bóg odkrył, że jestem dobrym kurwysynem. Właśnie teraz próbuje mi rzucić młody pod nogi, oby nie trafił we mnie jakimś drzewem. Ale wietrzycho. Dobra, o czym ja to mówiłem? A, nie daj sobie mówić, że coś nie jest dla ciebie. Wszystko jesteś w stanie osiągnąć. A. W ogóle ja pamiętam tyle kodów do klatek. 13 na pewno. Dobra pamięć, można sobie poćwiczyć, zapamiętając numery do klatek. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie gadaj się, że to też winda nie działa. Shit. Będę musiał iść po schodach. Dobra, chyba jednak ta moja teoria z odkryciem Boga, że jestem mocnym skurwysynem, jest trafna. Cały czas pod górę. Ale spokojnie. No i w końcu mamy trzy numery. W sensie więcej numerów, ale trzy teledyski są już na naszym kanale. Razek Familia. To jest to, zobaczycie. Za rok to będzie, kurwa, takie wielkie. Dochodzą mi tutaj zielone zapaszki. Yo. What's poppin'? No dawaj, zdrugaj mnie, no. Powiedz, jakie to jest chujowe jeszcze. Ja mówiłem, kurwa, co to was. Skoro was takie dalej, to po prostu wiesz. Ja tego chcę dobrze. No tak, no. Zwłaszcza, że wiesz, że kurde, trochę siedzieliśmy nad tym klipem. Już nie mówiąc o mnie. Bo to oczywiste, kurde. Wiesz, po prostu człowiek chce, żeby... No wiesz, jego ta praca też była jakoś tam dobrze odebrana, nie? I ta ikona po prostu nie pasowała tego, co tam zrobiłem. To do rapu nie pasuje, no przyjrzyj się miniaturą dowolnego artysty, to albo to jest klatka z klipu, albo jakieś zdjęcie, które jest w ogóle z tego planu, jest w tej kolorystyce i tak dalej, nie? A to nagle jest, no to bardziej do jakiegoś vloga pasowało, no. Kurde, nie wiem, że... Nie, 40 takie, godzin bez jeszcze snu, takie nie? Światło dałem, widzisz, ale w sumie miałem taki challenge teraz, także chyba pasowało, nie? No, to właśnie to chodzi, żeby tam tyle spoko, nie? Ale... Dobra, dobra, no. Ale to nie wiem, robimy jakąś nową, czy już tamta zostaje? Ja już tam podmieniłem zdjęcie. No widziałem, widziałem, że podmieniłem, już spadły procenty. Jednak clickbaitowe było lepsze. Szczury, szczury! Zamaluję. Zamalujesz, paga? Już kończę ją.
Look at thee. Jedzie, wam nie pokażę. Chuje. Jest taki wiatr w ogóle. Pójdź się na zakupy. Zdział. Stary, tak mi wyrwało w ogóle drzwi przed chwilą, nie? Myślałem, że wypadną z futryny, albo że ja polecę z nimi. Niestety dzisiaj poleciała popioła. Bóg nas sabotuje. Tylko szatan. Teraz będę jak wybuchnąć oczami, wiesz, ta woda. Pisa. Tak, królu. Ja pierdolę.